teraz nowa pozycja w naszym, w naszej ramówce. Rozpoczynamy przegląd prasy. Dołączył do nas Tomasz. Dobry wieczór Państwu. Jest z nami cały czas Magda. Dobry wieczór. I jakie pozycje prasowe przygotowaliście? Tak, postanowiliśmy wyjść trochę z branży faktycznie. Poszliśmy do Empiku i zakupiliśmy trochę prasy różnorodnej. Ja dostałam do przejrzenia Uśmiech Anioła i Psychologię. Mhm. Ja mam przed sobą właśnie dwie pozycje, które, powiem uczciwie, zobaczyłem dzisiaj po raz pierwszy raz w życiu. I to jest miesięcznik Egzorcysta z października 2016, więc aktualny numer. Wszystko jest aktualne. I druga pozycja to Uwierz w Przeznaczenie. No, będziemy za chwilę rozmawiać. Ja dostałem... Ty masz co? Tak, ja mam coś, oczywiście nie odrobiłem lekcji. Najgorszy uczeń w klasie. Mam Szczyptę Magii i mam Historie Niesamowite. Przeglądałem. Ciekawe. Magda, co w Uśmiechu Anioła? Bo mnie tytuł tej gazety po prostu... Uśmiech Anioła mnie absolutnie zafascynował, szczerze powiedziawszy. Jest to gazeta, która w dużej mierze opowiada pewne historie, tak naprawdę takie krótkie opowieści, zazwyczaj z happy endem. Na przykład jest historia Clemensa, który zakochał się w Beatce w artykule Randkowanie po Bożemu. I mamy tutaj historię właśnie Clemensa, który był bardzo takim trochę zakompleksionym, nieśmiałym chłopcem. Zakochał się w dziewczynie, która, ponieważ była piękna, adorowana była przez bardziej przebojowych rówieśników. No i ksiądz Michał, który był jakby głową duszpasterstwa akademickiego, poradził mu, żeby po prostu był sobą. No i Clemens był sobą, manifestował też swoją postawę w ten sposób, że zamiast na imprezę i na drinka zapraszał Beatkę na kawę. No, to nudy straszne. Powiem ci, że nie, zupełnie nie. Nie? Nie na drinka? Nie, bardzo, bardzo ciekawa historia, kończy się happy endem, generalnie dylematy w stylu impreza czy górski szlak przyjaźni, albo alkohol czy kawa, gdzieś prowadzą do tego, że ta droga wyboru Kościoła i Boga jest jakby słuszna i da się zdobyć miłość w ten sposób. Aha. Więcej takich jest historii. Potem jest historia o niedziela, Dzień Święty. Mhm. Z kolei o dziewczynie, która przez zaniedbania i lenistwo przestała chodzić do kościoła i bardzo się to dla niej źle skończyło. Po szczegóły proponuję sięgnąć po ten czasopismo. To, co jest uderzające, to faktycznie tworzenie takiej bardzo dużej opozycji, czyli my w jakiś tam sposób, osoby właśnie związane z Kościołem, czują się w jakiś sposób mocno jakoś wykluczane chyba w pewien sposób ze społeczeństwa i gdzieś cały czas się przekonują, że warto. Natomiast gazeta ta zawiera również bardzo ciekawe, interesujące... Tak, ciekawe, interesujące artykuły na przykład o zapomnianych świętych, no, z ich sylwetkami, ale też na przykład o Jasnej Górze, jakie tam są zabytki, więc dla historyka sztuki bardzo, myślę, interesujące. Rozumiem. To jacy są ci zapomniani święci? Powiedz nam jeszcze. Chcesz usłyszeć konkret? Tak. Już szukam. Na przykład święta Vilgefortis, znana także jako Cumerinis oraz święta Liberata. Jej imię pochodzi od łacińskiego określenia Virgo Fortis, dziewica mężna, niezłomna. Przedstawiana jest jako ukrzyżowana, brodata kobieta, zwykle bez jednego buta. Legenda mówi, że była córką króla Portugalii. Ojciec obiecał jej rękę pogańskiemu księciu, co dziewczyna przyjęła z rozpaczą. No, na nic zdały się błagania o zmianę decyzji. W każdym razie jest to bardzo dramatyczna historia, dlatego że ona w końcu została chyba zamknięta gdzieś przez tego ojca i modliła się. I ojciec wpadł w szał i kazał ją ukrzyżować. Nie dość, że nie dotykania, to w jednym bucie. No właśnie nie wiem, czemu ten jeden but, to w sumie interesuje. Jeden but, nie? Taki atrybut. Spadł. W czasie ukrzyżowania. Po prostu.
Natomiast tą świętą akurat bardzo mocno, ona była przywoływana wtedy, kiedy była awantura o Conchita Wurst na przykład i kobiety z brodą i tak dalej, i to był jeden z argumentów, że w sumie jakby nihilnowi. Czemu to jest afera, skoro nawet święta jest z brodą i to ukrzyżowana jak Chrystus. Tomasz. No i ja się właśnie tutaj tak ważę między prawą a lewą stroną, powiedziałbym. Dojdziemy do wszystkiego. W prawej ręce mam miesięcznik Egzorcysta, tak jak właśnie mówiłem, Pismo Ludzi Wolnych. Znaczy to w ogóle jest ciekawe bardzo, tak w sensie, no bo jakby na czym ta wolność ma polegać. Jeszcze nie wszedłem do środka, tak bym powiedział, tak to mnie już atakuje z okładki. W lewej ręce trzymam Uwierz w Przeznaczenie. No takie, powiedziałbym, gorsza jakość papieru. 2,99 Egzorcysta, aż 12 zł. No i powiedziałbym, że numer 10, ale generalnie to 50, czyli pismo z tradycją. I to całkiem solidną. Eleganckie wydawnictwo. Bardzo eleganckie, dlatego właśnie sięgam do prawej ręki i otwieram tego Egzorcystę, bo ciekawi mnie, co się mogło wydarzyć w 50 poprzednich numerach, 49. No bo wydawałoby mi się, że tak, że jak Egzorcysta, no to cóż tam można pisać ponad tym, czym jest jakby prosty temat, tak? Egzorcyzmów i egzorcyzmowania, ale to jest numer też specjalny, bo oczywiście jest październikowy, więc poprzedzający czas przyszłotygodniowego Święta Zmarłych i Dnia Zadusznego, i Halloween. Dynie. I Halloween oczywiście. No i oczywiście numer jest zdominowany tematyką Halloween. Antyreligijność, Black Sabbath, Halloween nie szuka zmartwychwstania i tak dalej, i tak dalej. Generalnie duża nagonka na, powiedziałbym, na tą modę z zachodu, która jest oczywiście wspierana przez świeckie media, tak przynajmniej pisze redaktor naczelny Artur Winiarczyk w swoim wstępie do numeru Co świętego w święcie Halloween. Ja oczywiście mam ochotę tu ogromną się zagłębić w jeden artykuł, a to też wam powiem potem, dlaczego akurat sobie ten artykuł upatrzyłem. To jest tak zwana moc świadectwa. Rozumiem, że po tym jednym numerze, że to jest taka formuła w tym czasopiśmie, że jakieś świadectwo, powiedziałbym, z pierwszej ręki, ten tekst, za ten tekst odpowiada Zuzanna. Oczywiście anonimowa Zuzanna. Przeczytałem z uważnością zapis, powiedziałbym, historii Zuzanny, jej moc świadectwa. Tomku, mam propozycję. Puśćmy muzykę. Dobra. I wrócisz do tego tekstu. Tomku, brutalnie ci przerwałem, przepraszam. Spokojnie, wybaczam. Słuchaj, mówiliśmy o Zuzannie. W magazynie Egzorcysta w miesięczniku. Artykuł o Zuzannie, mówiłeś, że moc cię zainteresowało. Świadectwa, tak. Moc świadectwa. Przede wszystkim oczywiście ta moc mnie zainteresowała, tego świadectwa. Ale zanim do samego tekstu, powiedziałbym, do tego zapisu jej świadectwa, to oczywiście to świadectwo, powiedziałbym, sześciostronnicowe, otwarte jest przez fotografię. Na tej fotografii jest jakaś mała azjatycka dziewczynka, która siedzi koło właśnie wydrążonej dyni, spalącą się w środku świeczką, wiadomo. Na kolejnej stronie mamy fotografię czarno-białą misia przytulanki porzuconej na bruku, zbliżenie na misia, skontrastowane z kuszeniem świętego Antoniego, Hieronima Boscha, takim fragmentem czarna msza. Potem jest reklama tutaj z boku, miesięcznik Egzorcysta na urządzenia mobilne. Można też odczytywać to na urządzeniach mobilnych. Na kolejnej stronie jest właśnie zdjęcie, fotografia małej owieczki w dłoni ludzkiej, takiej spuszczone ma uszka.
I kolejna reklama, czyli Wszyscy Święci Mieszkają w Niebie. Halloween to wielka promocja zła i ogromne zagrożenie dla młodego pokolenia. Książeczka Wszyscy Święci Mieszkają w Niebie pomaga dzieciom we właściwym przeżywaniu uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Kreatywne zadania, łamigłówki, kolorowanki, rebusy, piękne modlitwy. Można kupić, cena detaliczna 3 zł i oczywiście to jest ich wydawnictwo. I oczywiście artykuł też się kończy komentarzem egzorcysty. Podpisanym z imienia i nazwiska to jest ksiądz dr Karol Starczewski. Właśnie powiem uczciwie, że ta gazeta dlatego mnie przyciągnęła, bo zobaczyłem, że tutaj jednak pod artykułami są, powiedziałbym, nazwiska. To jest ta jakby duża różnica, w sensie uwierz w przeznaczenie w tej gazecie, którą trzymam w lewej dłoni cały czas, tych nazwisk nie ma. Są tylko i wyłącznie tego rodzaju świadectwa, co świadectwo Zuzanny, czyli powiedziałbym wiarygodność tych świadectw z jednej i z drugiej gazety nabiera, powiedziałbym, pewnego analogicznego wybrzmienia. No i oczywiście z chęcią wchodzę w głębiej, tak? I oczywiście to świadectwo, no to Zuzanna zaczynała w małym mieście, w rodzinie katolickiej, jej życie przebiegało całkiem tradycyjnie, sakramenty, katecheza, potem klasyczny moment interesowania się Bogiem, wejście do oazy, po maturze wyjechała do większego miasta na studia i oczywiście też szukała wspólnoty, z którą mogłaby się, powiedziałbym, połączyć, poznała chłopaka, no i to jest jakby ten chyba moment kluczowy, najciekawszy, powiedziałbym, taki, który rezonuje całą resztę, to znaczy jej cały świat legł w gruzach, cytuję, gdy chłopak po roku oznajmił mi, że idzie do zakonu. I tu mi się włączyła lampka, no i potem oczywiście jest cały wielki epizod ze środowiskiem satanistów, łącznie z cytatami, kiedy to miała też układać ze słowa zaklęć, których używali podczas obrzędów i ofiar. Ofiary były głównie zwierzętami, najczęściej to koty lub kozły. Sami też nacinaliśmy się, kiedy upuszczaliśmy sobie krew, którą mieszaliśmy z krwią zwierząt, a potem piliśmy. Tam cały ten epizod satanistyczny. No w końcu oczywiście dochodzi do tej sytuacji, kiedy można powiedzieć, psychiatra proponuje jej egzorcystę. Ponieważ jakby zdaje sobie sprawę z tego, że powiedziałbym, to jest już ponad jego możliwości. I ona ląduje u egzorcysty. No i oczywiście tam zaczyna się ten cały proces jej egzorcyzmowania. Czyli psychiatra wysyła do fachowca, tak? Psychiatra wysyła do fachowca, no tak. W sensie tak można powiedzieć. I oczywiście specjalista ją przyjmuje, no i tam odprawiają nad nią ten długoletni, chyba nieskończony, jak się okazuje z tego komentarza egzorcysty, jeszcze proces przywracania Zuzanny w obecność, bliskość, powiedziałbym, Jezusa Chrystusa, a nie szatana. Ale chodzi mi o to, że tutaj, powiedziałbym, jak na dłoni w tej mocy świadectwa, powiedziałbym, jest utkana jakaś przedziwna po prostu historia, która ma prawdopodobnie tyle wspólnego z rzeczywistością, co artykuły z tego Uwierz w przeznaczenie. Natomiast to, co najciekawsze dalej, to znaczy kolejny artykuł po nim, to znaczy wywiad z księdzem doktorem Karolem Starczewskim, byłym egzorcystą, no, który odpowiada tutaj, opowiada jakby o tajnikach swojej pracy. A opowiada, czemu jest byłym egzorcystą? No nie. Ciekawe. Też mnie to zaciekawiło. Natomiast dowiedziałem się czegoś bardzo ciekawego, to jest z wywiadu z nim, to znaczy, że jesteś tak jak opętanie ekspiacyjne, to znaczy takie intencyjne, tak, związane z pewną intencją i opętanie ekspiacyjne, mówi tutaj o historii jakiejś dziewczyny, myślę, że to nie była Zuzanna, która do niego właśnie przyszła, okazało się, że ta dziewczyna te ekspiacje przyjęła w intencji dzieci nienarodzonych i kapłanów. Czyli była opętana, powiedziałbym, za nienarodzonych i za kapłanów. Znaczy, ja nie chcę tego komentować, tylko powiedziałbym, wycinam parę fragmentów, powiedziałbym, z tego, wiadomo, że to jest kolaż teraz po mojemu, ale też, no, wiecie, o co chodzi, w sensie ciśnie się samo, jakby, o co tu chodzi. Mm.
nie odrobiłem lekcji. Ale wciąga cię to? W sensie wciąga mnie bardziej historie niesamowite mnie wciągają. Widzę tu artykuły takie jak firma nie z tego świata na przykład, albo czy te oczy mogą zabić. No, headliny są uważaj, marzenia się spełniają. No jest, powiedzmy, emocjonująco. Jak mówię, po tytułach lecąc. W szczypcie magii mniej. Jakoś tak bardziej sloganowo zbrodnia i kara. No, klasycznie. Duch świąt. Pewnie o nadchodzących świętach. No dobrze, to ja w takim razie z innej beczki, bo ja mam przed sobą gazetę Psychologia, która jakby całym swoim wyglądem wskazuje, bądź chce wskazywać, że jest to jakby innego sortu gazeta, choćby ze względu na papier, obrazki, jest bardziej nowoczesna. Ekskluzywny periodyk po raz kolejny. Może bez przesady z tą ekskluzywnością, natomiast bardziej w stylu science czy coś tam. 8,99. Tak, 8,99. Te ceny też wiele mówią. Żeby było zabawniej, faktycznie w tych gazetach w stylu Szczypta Magii, Historii Niesamowitej i tak dalej, nie ma w ogóle reklam. To znaczy, że te gazety utrzymują się tak naprawdę tylko przez sprzedaż egzemplarzy. W gazecie Psychologia reklam jest niedużo. Natomiast artykuły są bardzo ciekawe. To jest dodatek przecież. No to jest dodatek, no ale to jest dodatek do tematyczny. Tak, dodatek do Fokusa. 8 umysłowych sztuczek, czyli w jaki sposób... W jaki sposób można tworzyć jakby sprzyjające dla siebie sytuacje, na przykład umyj ręce. Czyli jeżeli chcesz być bardziej decyzyjny, wykonaj gest Poncjusza Piłata i Lady Macbeth. Myślałem, że to dopiero po decyzji. Że umyjesz ręce, to łatwiej podejmuje się decyzję na przykład. Potem jest porady co do tego, jaki kolor wybrać do jakiego pomieszczenia, w jaki sposób te kolory wpływają. Muńka Starczyka widziałem. Muńek, to jest artykuł, który dotyczy organizowania przestrzeni i tego, że 70% menadżerów bardziej ceni pracowników z posprzątanymi biurkami niż bałaganiarzy. To coś dla ciebie, dla odmiany. Później są przeróżne... Muńek Starczyk nie pracuje przy biurku. Później są na przykład artykuły dlaczego wierzymy wróżkom i różne takie ciekawostki w stylu czy po uderzeniu młotkiem w palec lepiej powiedzieć ojej czy kurwa na przykład bądź zagadki w stylu czy pies może ci pomóc umówić się na randkę. Ale też gazeta sprawia wrażenie takiego coachingu, takiego delikatnego, subtelnego, ale też banalizującego mocno temat psychologii. Natomiast za karę, za to, że nie przeczytałeś swoich gazet, zrobimy ci na antenie psychotest. No jaki jest twój typ temperamentu? O ja. Ja czytam, ty odpowiadasz. Wow. Wybierz chyba słowo... bez testu można zrobić. Sprawdzimy. Wybierz słowo, które budzi w tobie najbardziej negatywne skojarzenia. Samotność, zastój, głód, konflikt. Zastój. Choleryk. A jakie słowo kojarzy ci się najbardziej pozytywnie? Śmiech, działanie, cisza, harmonia. Cisza. Melancholik. Twoją główną siłą w rozwiązywaniu problemów jest dystans, odwaga, rozwaga, analiza. Dystans. O, sangwinik. Akumulatory... Jesteś kompletny, Gaweł. Jesteś po prostu... Albo jesteś doskonały, albo po prostu słusznie pracujesz w tym radiu. Akumulatory ładujesz najskuteczniej, wychodząc do ludzi, uprawiając sport, zaszywając się z książką pod kołdrą, na łonie natury. Żadne z powyższych. Ale, no, powiedz jeszcze raz, bo pierwszego nie zapamiętałem. Wychodząc do ludzi. Nie. Nie, nic nie. Z tego. No idziemy gdzieś dalej. Marzenia to przede wszystkim pomysły, cele, idee, projekty. Pomysły. Sangwinik. Znowu? No, tak wyszło. No są ciekawsze tam pytania. Nie, myślę, że albo tutaj konfabulujesz, albo ten psychotest po prostu jest jakiś taki uproszczony jednak mocno. No ale co, no w końcu gazeta psychologia. Nie zgadza ci się, że test ci podburza twój common sense.
Natomiast jest bardzo ciekawy artykuł jeszcze o profilerach, czyli osobach, które tworzą portrety psychologiczne morderców i różnych złoczyńców, który chętnie przeczytam po audycji w domu najprawdopodobniej. I pytanie, kobiety wolą kulturystów czy amatorów jogi? To jest znowu jakiś test? Nie wiem. Amatorów jogi. Nie znam ani jednych, ani drugich, szczerze ci się przyznam. Nie przebywam w takim środowisku na co dzień. Jeszcze chciałam znaleźć jedną tutaj rzecz już na sam koniec. To są opisy przeróżnych chorób, które są takimi bardzo, powiedzmy, chorobami cywilizacyjnymi współczesności. I na przykład jest pocenie się rąk od PlayStation, bądź choroby oczu związane ze zbyt długim oglądaniem po ekranu monitora. Ale do tego wszystkiego odsyłam Państwa do magazynu Psychologia, a za dzisiejszy przegląd prasy bardzo serdecznie dziękuję i Gawłowi, Tomkowi i naszym słuchaczom. Dziękujemy bardzo. Dzięki.